Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się w grze Elden Ring. I słowem wstępu powiem wam tak. Przyzywamy sobie kogoś. Chciałem powiedzieć świetnie. Przyzywamy sobie kogoś, walczymy z mogiem, wchodzimy do DLC-ka, ale widzę, że ktoś mnie uprzedził w przyzwaniu. Ale tak. Oto i to, na czym skończyła się cała moja przygoda. Czasowa. Po prostu... Powiem wam tyle. Dobyłem poziomy. Nasze statystyki wyglądają tak pięknie teraz. Ale mimo wszystko... Ten dziad nadal jest dla mnie zbyt... męczący. Dlatego też stwierdziłem, że poddaję się z moim pragnieniem bycia... niezależnym... chłopcem. I właśnie... biorę... pierwszy lepszy... No... co jest? Coś jest mój schwytywanie, ale tak, pierwszy lepszy znak. Chcę, żeby ktoś pomógł mi go pokonać i po prostu pozbyć się tego już raz na zawsze problemu. Tak. Ja plan nie zmienię. W tym odcinku definitywnie kogoś przyzwę. A póki jest taki problem z tym, co będę tu czekał, aż kogoś się uda. Lub aż wpadnę na jakiś inny pomysł, co mogę zrobić jeszcze przed spotkaniem z Mogiem, bo spokojnie, w tym odcinku definitywnie go ubijemy i definitywnie wejdziemy do DLC-ka. Nie ma już innej opcji. No cóż, nie udało mi się nikogo złapać przez dłuższą chwilę, więc stwierdziłem, że zrobię największą pierdołę, jaką mogę sobie zdecydować, że zrobimy. I lecz mówiąc, idziemy do wieży. Tak, boska wieża Kerit, na szczycie której będziemy mogli aktywować runy zdobyte od Radana. Jakiś skarb już. Ciekawa sprawa. Tak czy inaczej, idziemy tu. I tak, pełno krwi. Nie dziwię się, to miejsce jest okropne. No ale hej, trzeba to trzeba. Tak więc, no wyruszamy. I żeby nie był moim cel w tym miejscu, to jest dosłownie to, co powiedziałem. Nic zacisnąć. Aktywować Radana. Nie jest z takiego powodu, że nie wiem, czy nie będzie już lepsze te runy Godricka. Bo Radan stricte zwiększa paski naszych statystyk, czyli życie, punkty skupienia, czyli manę i dalej. A co za tym idzie, wydaje mi się, że po prostu jest lepszy na takie sytuacje, jak na przykład u mnie z Mogiem, gdzie można powiedzieć, że poniekąd przez właśnie brak wyższych statystyk inne. Bo okej, no, to z tego, że chcę sobie przeżyć jeden cios. Jeden. A bo tak za dużo nie mam, bo muszę mieć manę, żeby jakieś obrażenia zdawać bezpiecznie. Potem się kończy, jak się kończy, niestety. Dlatego też, no... No, jeszcze raz, no. Jest to zdecydowanie lepszy wynik. Że ona... Jakkolwiek daje statystyki, obawiam się, że może mi dawać aż tyle na przykład życia czy many. Jak to, co uzyskałbym, gdybym właśnie miał Radana. Dlatego też pójdziemy go aktywować oczywiście, jak to już powtarzam się od chwili. I tak, kiedy już to zrobię, to nie wiem, co jeszcze dalej. Może poszukam jakichś jeszcze nowszych miejsc, w których będę mógł pochodzić po katakumbach. Problem tylko w tym, że nie mam pojęcia, gdzie jest. Co za wiadomość? Lewo, może z pobitego. Ta wspaniała wiadomość. A ta wiadomość? To się lewo? A, jesteście pewni, że lewo? Ja pójdę w prawo. Co mi zrobicie? No nic. Chociaż chyba w lewo była prawidłowa trasa. Typ złek? A co niespodzianka. Prawa. Piękne. Tego co zawsze musi być marność. Dobra. Okej, czyli faktycznie w lewo. A może tak nie? Nie, to nie musi być śmierć. Mówię, że to musi być śmierć, to jest trochę przesadzone. Jeszcze może uda się tam powrócić. Dobrze, spokojnie. Nic się nie dzieje jeszcze. Przedmiot nie stoi na drodze. Okej. Jest taka sytuacja, to spróbujmy na spokojnie wszystko.
i... Okej. Okay. Jak go wyeliminujemy, to chyba spokojniej będę mógł tutaj iść dalej. Co tu mamy? Kamiennego miecza. Naprawdę. Uważaj w lewo. Aha. Super. Nie dosyć, że jednak faktycznie trzeba było iść w lewo, to wróciliśmy tam, gdzie już byłem. Więc nie ma aż takiej wielkiej tragedii, ale szkoda, że nie była prawidłowa trasa. Cóż. Nic więcej, poza cóż, nie mogę powiedzieć. Pamiętam ogólnie właśnie tę wieżę. Jeśli chodzi o samą i eksplorację, to znaczy, że za dużo jej tutaj nie było. Takich przyjemniejszych. Pamiętam to tu bossa, który tu na dnie tej wieży jakby siedzi. I wcześniej czy później po niego pójdziemy. Nie ukrywam, ale... No, wcześniej czy później. To macie przez to rozumieć, to nie teraz. Nadal mam za dużą obsesję na punkcie tego, żeby w końcu wejść do tego DLC-ka. A nie tylko... Słuchajcie, jak to inni już tam są, a ja nie. To jest właśnie smutna prawda. Wszyscy już tam prawdopodobnie mają dostęp do tego DLC i tak dalej. Dalej i tak dalej. A ja jedynie jestem za głupi, żebym mogła pokonać. Aż chyba bym musiał obejrzeć sobie stary odcinki, jak się z nim tłukłem na poprzedniej postaci. Fajnie by było i... Mamy... Miejsce łaski. Jej. Czemu trafiliśmy? Trafiliśmy tu. Jesteśmy w dobrym miejscu. Nie pamiętam, czy nie będzie tu jeszcze przez chwilę jakiś walk, oczywiście, z nim trafimy tam, gdzie trzeba. Ale chyba jesteśmy w prawidłowym miejscu, jeśli chce iść aktywować runy. A może jednak nie? Ja mi się wydaje, że jestem w całkowicie nieodpowiednim miejscu. Jeśli to prawda, że polazłem źle, to się złamie. Tak, chyba źle polazłem. Ja jedyny sądząc po tych duchach. Chociaż nie, może nie ma aż takiej tragedii, może nadal jeszcze jest teoretycznie prawidłowe miejsce. Tylko ja jeszcze tutaj, dajmy to, polazłem gdzieś delikatnie w innym kierunku, w sensie. Okej, dobra. Kogo ja oszukuję? Jest dobre miejsce. To definitywnie nie jest to miejsce, do którego powinienem iść. Ajajaj. Ojajaj. Coś nie mam farta. Zdecydowanie nie mam, proszę za to, nawet jak nie jest zwykły przeciwnik, powiem poważnie. Ale dobra, spokojnie i tak jakoś to jeszcze się ogarnie. Jakiś... sposób, żeby dalej iść i trafić tam, gdzie powinienem. Potrzebnie się kukurze ciągle wspinałem. Niemożliwe. To niemożliwe. Zaraz spróbuję tam zejść niżej i poszukać czegoś. Trzymajcie kciuki. Tak jak do tej pory. Czyli okaże się, że tam niżej też tego nie ma. Ja już nie mam pojęcia, kto gdzieś tam wchodziło. Chociaż nie, no to musi być prawidłowa trasa. Nie ma wyjścia innego. Nie ma pata, no musi być. Musi być. Skoro... No. U góry jest prawdopodobnie wejście do tego, co tam opowiadałem właśnie, że jestem tutaj za... Wiedzanie i tak dalej. Tak, to tutaj musi być gdzieś na dole prawidłowa trasa. Nas zaprowadzi... No... Do windy, która nas zawiezie na szczyt i tam odbierzemy sobie pięknie runę. Nawet może... się teleport na z powrotem. Jakiś nawet najgorszy pomysł, jak tak myślę teraz. Chociaż jestem w jakimś innym miejscu, tutaj mnie nie było. Bo tu mamy runę Numena. To jest kilkanaście tysięcy runów.
fajna rzecz, ale... Tak, jak zwykle musi być ale... nie jest to też taka najcenniejsza i najlepsza rzecz. Nadal uważam jednak za fajną, to tak. Ale no, wracając, jest to fajna rzecz głównie dlatego, że to zawsze jakieś tam po prostu runy na wyciągnięcie ręki, kiedy będą potrzebne, jak będą potrzebne. Bez pytań, bez narzekania i... Pod ręki. Tutaj mogę spaść bez śmierci? O dziwo, mogłem. Teraz... Tutaj znowu? Chwilę, czy ja tu przed chwilą nie byłem? Ja wróciłem tam, gdzie byłem przed chwilą, to nie... To... chyba tak. Dobra, wiecie co, to się teleportuję tu zaraz jeszcze raz. Czy w sumie przyjdę tu jeszcze raz i na spokojnie poszukamy. Dobra, tylko jeszcze zanim znowu tam pójdę, to wypadałoby spróbować tego żuczka tutaj złapać. Cokolwiek on tam nosi. Będę też zdobyć. Ale to nie jest jeden z tych żuczków, które po prostu są eksplozją. No nie wierzę. Nie wierzę, co? Ja w to nie wierzę, nie. To chciało być pomyłką. To nie może być prawdą. Przecież takie... skilisiu. Nazwać nie da. Pewnie po prostu skilisiu. Dobra. Teraz tak. Idziemy tędy. Pewnie będzie śmierć? Nie. Dużo rzeczy mi zabrało, ale nie ma śmierci. Czyli... dobrze schodzimy? To był zaułek. Mówcie, że tutaj nie miałem iść. Kol? Tam nic. Nie. Kamień Kowalski 9 jednak, tylko nie. Ukryniczny. Nie, no, fajne rzeczy, ale... to było tak normalnie zejść. Aha. Super. Super po prostu. Ojaj. Ajajaj. Wygląda na to, że nie znajdę wejścia. Nie mam pojęcia, gdzie ono może być. Raczej nie odkryję. No to za głupi. Pewnie będę tu krążył i szukał. Może ostatecznie znajdę. Ale się poddam. Ale ojoj. Nie wiem po prostu. No to co, jak znajdę przejście dalej, to spotkam się ponownie. Jeśli nie, to jeszcze będę jakiś czas zerkał, może złapię kogoś akurat na moga. Nie znalazłem już nadal żadnego znaka, niestety. Ale przynajmniej... ten. Emi Skarabeusz się odnowił dzięki temu. Więc mogę znowu próbować go ubić, cokolwiek z niego tam wypadnie. Kamień Kowalski 8. Okej. Okay. Kamień Kowalski 8. To oznacza, że mógłbym... 6. Mam 7. Gdybym miał 7, mógłbym służyć jedną broń, która będzie już tak potężna. Po prostu. Ale nie wiem. Nie wiem, czy... ja chcę jakąś z tych broni, które mam teraz. Tak czy inaczej, ja wracam do szukania przejścia i innych takich pierdół, bo nie mam pojęcia, co ze sobą zrobić. Znalazłem. Okazuje się, że drzwi, które prowadziły do tego, były z boku. A no, wprost była ściana. Więc tak, gra mi trochę strollowała, ale mimo wszystko mam to. Udało mi się po... żeby się nie wstydzić, nie powiem jak... długim czasie, ale tak, po długim czasie znaleźć chociaż to. A jeśli chodzi o same, jak to się nazywa, przyzwania do moga, nadal nie udało mi się trafić na znak. W sumie znaki były, ale ktoś był szybszy ode mnie. Chyba w najgorszym wypadku będę musiał poprosić o pomoc jakiegokolwiek z moich, no, dalekich, bliskich, czy jakichkolwiek znajomych po prostu. Może wezmę jakąś swoją super potężną postać Zagłady plus 10, która mi po prostu go zone-shotuje, żebym miał spokój. Tak naprawdę niczego więcej nie chcę. Muszę po prostu pozbyć się tego głupiego moga. Ale dobra, na
razie to nieistotne, aż tak. Jakby sobie ktoś tu zginął. W sumie nie wiem. Ale tak czy inaczej, przywracamy moc wielkiego runu. No. W tym momencie wielki run Radana jest w naszym posiadaniu. A co za tym idzie, ja znowu wam znikam. Szukać czegokolwiek do zrobienia, co ma jakiś większy lub mniejszy sens. Tak najdelikatniej mówiąc, bo no, po prostu tracę nadzieję na to, że wejdę w tego DLC-ka dzisiaj. Witam was wszystkich ponownie. I cóż, mogę wam powiedzieć, że minęło dla mnie już bardzo dużo godzin. Nadal nie znalazłem nikogo, kto byłby skłonny pomóc mi z mogiem. Więc stwierdziłem, że odpuszczę sobie. Odpuszczę, naprawdę. Zamiast tego w tym odcinku po prostu skupimy się na istotniejszych rzeczach, teoretycznie. A praktycznie w sumie też. Inaczej mówiąc, zajmiemy się trochę zbieraniem rzeczy, które ma do zaoferowania Łaskowyż. Spróbujemy po prostu jak najwięcej z tego wykorzystać. Ewentualnie łatwiejszą sytuację. Tak, zaznaczyłem ogólnie jeden potencjalny tunel łamany na kopalnię. Który zauważyłem po prostu przeglądając ją. Bo niektóre tunele, czy też właśnie kopalnie są zaznaczone tymi fajnymi obszarami na mapie. Zresztą sprawdzałem, czy, jaki to miało numer. Tak, bardzo możliwe, że tam się udamy. Ale zanim coś, to jeszcze chcę zdobyć tutaj. Jak to się nazywa? Mapę tego obszaru. Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że iż coś, ponieważ tutaj po prostu trochę rzeczy, które chciałbym zgarnąć. Z jakiego powodu, bo jest to już dalsza część tego obszaru. Trzeci powód jest taki, że tutaj gdzieś też coś może być. Co jak zobaczę, to będę miał takie... Dobra, tak. To teraz tutaj muszę pójść, podnieść to, zrobić tamto, co podobne. A na razie nie mam takich rzeczy, więc jeszcze nie mam. Ale okej, okay, tak czy inaczej, kolejne udane butelki. Może być lecznicza. I zobaczymy mapę. Ładnie. Proszę. Też jest właśnie taka ładna dziura. Dobra. Więc pojedziemy tam. Tylko najpierw jedziemy do... się nazywa czwórki, czyli tutaj do kościoła, a potem stamtąd ewentualnie tutaj zajrzeć do trójki. Okej. Poza tym też przez te długie godziny oczekiwania i tak dalej, żeby nie było, nie siedziałem cały czas przy tym Elden Ringu czy innymi sprawami i jak już siedziałem, to tak dałem co robić, szukałem jakichś rzeczy. Czy jakichś właśnie też tych katakumb wszystkich chowanych gdzieś tam pogrobnie i muszę przyznać, że nie znalazłem. Więc też stwierdziłem, że po prostu trudno, nie ma to nie ma. Tak, liczyłem na to, że może któryś ze znajomych odpisze, że tak, pomoże, czy coś. Niestety nikt nie skontaktował, pewnie są wszyscy pozajmowani. Zajęci czymś poważnie i tak dalej, na to jest noga. Nogi pieczeń z tego porządku. Na chwilę, pieczeń z tego porządku. Czy to jest to, o czym myślę? Tak. To jest dokładnie to, o czym myślę. Fajnie. Wykorzystam to sobie później. Definitywnie, jeśli będę chciał jakieś cuda rzucać, to mamy coś, co się skali przynajmniej po inteligencji. Ale tak, jeszcze raz mówiąc to, o czym mówiłem wcześniej, tak sobie myślałem, że w sumie wytrzymałościowo jakoś sobie poradzę z mogiem. Ale przydałoby mi się mieć jeszcze jakiegoś ze sobą ducha, który jest wytrzymalszy, co mógł mnie asystować. Więc dlatego też będziemy właśnie musieli poszukać trochę jeszcze więcej konwali, ewentualnie lepsze popioły. To jest pierwsza sprawa, o której i tak właśnie można powiedzieć. Druga sprawa, natomiast to, że ja nie muszę używać zaklęć. Nauczyłem się już mniej więcej pierwszą fazę katanu przechodzić. O nie. Myślałem, że da się jakoś sprytnie tutaj zsunąć, ale jednak nie. No niestety.
Ale tak. Stwierdziłem, że w sumie właśnie jeśli o to chodzi, to... Wszystko super pięknie. Czy chce mi się wracać po te runy? Nie, mało ich tam było. Tylko, jakby... Broń, którą posiadamy, ma za niskie obrażenia. Więc... Moim celem obecnym będzie definitywnie znaleźć jak najszybciej broń o lepszych obrażeniach, tak najprościej mówiąc. Która by była skalowana pod inteligencję najlepiej. Nawet jeśli nie będę używać jakikolwiek. No to po prostu uważam, że moje statystyki chociaż jeszcze niskie, co... co nieco tam mogą wyciągnąć z każdej broni. A szczególnie, tak jeszcze, co można powiedzieć sobie, zauważyłem, a bardzo łatwo rozkrwawić jest smoga, więc... Jeśli udałoby mi się zdobyć dwie te... Jak to się nazywa? Dwie jakieś... jakby szable zakrzywione, typu bułaty, falkony i tak dalej. Chyba fajnie sobie wykorzystać to, żeby sprawdzić go krwawienie wykończyć. Jeśli to mam zawsze czy bliźniaczostrze, to też mogę spróbować. Nie wiem, czy jest dobrym pomysłem, ale no, zawsze można. Więc tak, będę prawdopodobnie próbował. Co my tu mamy za miejsce ogólnie? To jest jakieś, no, jakaś jaskinia, jakaś grota. Ale jak mówię, tu łatwo byłoby zauważyć. I okej, sekretna ściana. Fajnie. Nazywa się to zapieczętowany tunel. Tym już nie powiem, czy fajnie, czy nie fajnie. Bo po prostu się nie znam za bardzo. I przepraszam bardzo, czemu tarcza na pierwszym miejscu? No, powinna być na drugim, jak już. No, teraz lepiej. Pierwszym to ja muszę mieć pochodnie. Tak. Zobaczmy, co w tym tunelu będzie. Poza tym, że widzę już tutaj coś, czego bym nie chciał widzieć, czyli tych grninów. Będą jak oni się nazywają, po prostu taki czymś, tak? Ale mniejsza z tym, tak czy inaczej strasznie ich nie lubię i... Ale tak po prostu, one kulisty górnika kowala. Okej. Okay. W tym oto momencie mogę oficjalnie powiedzieć, że teraz każdą naszą broń kategorii normalnej mogę robić na 12, nie przejmując się niczym. Bo po prostu mam nieskończony zapas do czwórek, więc świetnie. Ale... Właśnie, ale... Czy to jest wystarczające? Tak tylko mogę powiedzieć, że nadal zastanawiam. To jest pierwsza rzecz, a druga... Ta jaskinka jest taka mała, czy jest tu jeszcze jakiś gdzieś secret schowany? Czy jest taka mała, to aż takie dziwne trochę dla mnie. A jeśli jest... A jeśli jest jakiś secret, to... na secret na ścianę. Ale nie, no nie wydaje mi się, że tutaj coś więcej miało być. To jest naprawdę takie tyci małe i sobie po prostu... Fajnie. Chyba, że tu? Okej, okay, dobra. Dobra. Dobrze, że się tak łatwo nie poddałem, że okej, okay, chyba koniec. Mamy głębsze zejście, super. Dobra, przynajmniej mamy jakąś... jakąśkolwiek fajną rzecz. Jakby... Wiadomo co. W trakcie robienia i tutaj pewnie też będzie kolejne, aha. Rzecz już dla mnie było oczywiste. Jeszcze będzie. Dokąd to wszystko prowadzi? Do runu i pewnie dalej? To już jest zbyt oczywiste. O, ła, pamiętam to miejsce. Gdzie... Jakby to powiedzieć, tak pamiętam, że nie pamiętam, ale pamiętam. Ja... Ja się... Nie pamiętam samego miejsca. Tak w 100%, ale pamiętam, że żem tu był. Więc wiem, że tu... tutaj byłem, w sensie... Definitywnie byłem ogólnie w tym miejscu, że tu. Ale niekoniecznie w tych dalszych tunelach, ale teraz potwierdziło mi się, że w dalszych tunelach też byłem. Bo po prostu wyglądają aż za bardzo znajomo, żeby wcześniej nie był. Ale tak, co my tu mamy? Kluczka innego miecza. Była niespodzianka. Problem w tym tylko, że nie wiem, gdzie tego użyć. Chyba? A nie, dobra, skłamałbym się, bym powiedział, że nie wiem. Jest jedno miejsce, w którym mógłbym ciekawie się tym pobawić. Czy tak to określę? Chociaż pobawić to też nie jest prawidłowe określenie. Jest, w którym mógłbym tego użyć. Tak.
Kosplay ptaki, dobrze pamiętam. Okej. Okay. Tam ogólnie spokojnie, zaraz sobie spadniemy, też zobaczymy, co tam jest. Najpierw trzeba iść dalej. Nie podoba mi się to. Bo bardzo mi się to nie podoba. Okej, czyli tędy tam można jakby spaść. Sobie dalej. Okej. Nadal mi się trochę nie podoba, ale już mi się mniej nie podoba, niż się nie podobało wcześniej. Dobra. Jak się inaczej zwiedzajmy to wszystko. Zobaczmy, co się tu skrywa, bo. Ja tutaj totalnie nie mam pomysłu, czego mogę się spodziewać po tej lokacji, po tym wszystkim. Jeszcze nie jest nic złego, że nie mam pomysłu na to, co tu może być i jak to może być. Po prostu, trochę szkoda, że nie wiem spodziewać. Ale hej! I kolejna grota za nami. No, bez przesady. Taką wredną niespodziankę tutaj robić. A, jednak nie było. Było tutaj jeszcze dalej? Ała, do końca wszystko prowadzi. Się gubię już w tych tunelach. Ale dobra, znaleźliśmy jakąś mega głęboką grotę. Okej, czy tutaj coś jest? Nie, tutaj nic nie było. A szkoda. A szkoda. Dobra. Jak już tutaj wlazłem, to zobaczę, co jest tam głębiej po tych korzeniach. Chociaż nie ukrywam, najchętniej to mnie nie właził tutaj, ale się cofnął trochę. No. Moja własna kłopota mnie do tego doprowadziła. Tutaj kamień kowalski jakieś do podniesienia, więc to szczerze biorę. Piątki. Solidne. Patrząc, że dostaliśmy przed chwilą nieskończone czwórki, to nawet najsolidniejsze coś, o czym mogę sobie teraz pomarzyć. Elektryczny szmar. Definitywnie przydatna rzecz. I... ciekawe, jak głęboko mi to zaprowadzi wszystko. Obstawiam, że bardzo. Ej! Piękne. Złoty rund 9. Okej. O. Nie wiem, co to za miejsce. Tak, ale podoba mi się. Ładnie tutaj. W sensie, definitywnie jest to miejsce, w którym będzie bossu jakiś. Onyxowy władca? Serio? Ze wszystkich możliwych opcji dali jego. Dobra. Okej. Okay. To nie bije dużo. To nie jest jakieś wyjątkowo niebezpieczne. Aż dziwne. Może okej, okay, dobra. Jeśli mam być szczery, to mogę być teraz moje jakby wyobrażenie, co jest trudne, co jest proste, trochę wypaczone przez... No wiadomo, przez kogo? Przez Moga, tak. Ale nadal... nazwałbym... podczas tego obecnego podejścia onyxowych władców kimś trudnym. Wiem, że strasznie ich nie lubiłem, no, na mojej pierwszej postaci. Ale tamto totalnie nie umiałem. Teraz coś tutaj umiem, więc... no, jest prościej. Nadal potrafię być trochę niebezpieczniejsi, ale no... no patrzcie na to, no nie da się tego przegrać. Będąc już na mojej pozycji. Dobra. Czyli ugrałem. Co jest moją nagrodą? Wielki miecz onyxowego władcy. O. Inaczej tego podsumować nie mogę niż ho. Bo być może zdobyliśmy coś, co rozwiąże mój kryzys o nazwie nie mam dobrej broni. Ale tylko może, bo nie jestem pewien. I uwaga, uwaga! Jak miał trochę więcej siły, to tak. Bo jest to wielki, zakrzywiony miecz. Już nawet teraz wydaje się mieć bardzo ładne obrażenia. No, ale okej. Okay. To jest nieistotne. Co tu mamy w sumie? A, dobra, już wiem. Dobra, wiem, to trochę za dużo powiedziane. Pamiętam, dlaczego to kojarzyłem wszystko.
W tym miejscu, ogólnie tak szybko tylko dodam, można aktywować sobie wielki run o bodajże Rykarda, czy jakoś tak. Ogólnie, no. Przywódcy wulkanicznego dworu. I tak. Jeśli go będę bił, a istnieje prawdopodobieństwo, że będę go bił, to sobie tam pójdziemy wymienić jego runę kiedyś. Ja żebym miał zamiar z niej wyjątkowo korzystać, bo akurat moim zdaniem najlepszy run, jakie istnieje z tych wielkich runów, to już posiadamy. Jest to właśnie Godrik i jest to ten. Radan. Przy czym może to was zaskoczyć, ale w moim odczuciu Radan jest znacznie potężniejszy niż Godrik. Mimo, że to Godrik daje plus 5 do wszystkich statów, które istnieją. Ale głównie dlatego, że Radan daje fajne bonusy do pasków. Które wam bardziej potrzebuje na obecny moment, na przykład wytrzymałości większej niż 5 do witalności. Nawet samo plus 5 do witalności nie dasz tak dużo jak procent, który dostaje za Radana. A teraz dobra. Jak to już mamy za sobą wszystko, to jeszcze tylko jakby na zwieńczenie podróży chcę spać sobie w to miejsce, tam, to za chwilę będzie. Zobaczyć, co tam się skrywa. Się znajdźki potencjalne, no i po prostu na tym zakończyć to spotkanie z tą jaskinią. Prawdopodobnie pojedziemy jeszcze do jednej. Tej, której też tam, zresztą do tej, którą też tam gdzieś znalazłem. Jeśli się będzie chciało, to może zwiedzimy. Jeśli się nie będzie chciało, to tego nie zrobimy. Ale nie, żeby to miało jakieś wielkie znaczenie. Już mi się tu miejsce nie podoba. Ale jeśli kogoś zastanawia, to czemu mi się już nie podoba, to z dwóch powodów. Pierwsze, że ona tu jest, a po drugie, że jest tutaj posąg. Bo to insynuuje, że ona jest potrzebna, żeby posąg rozbić. No, jeszcze są pospolitaki, więc tutaj prawdopodobnie teraz ginę. Okej, nie zginąłem. Więc super. Co, tu mamy kamienie szóstki. Razy trzy, okej. To tutaj to już są naprawdę niezłe znaleźciki, znaleziska. Skarby, jak zwał, tak zwał. Podoba mi się. Tego kamień piąty, ponury. Chyba mieliśmy piątego, jednego. Pewnie nie jestem, ale no. Tak mi się wydaje i wybacz, ale nie chcę z tym. Chociaż jeśli mogę tu wezwać ducha, to może za pokonanie jej tutaj być jakaś większa nagroda. Może ona będzie traktowana jako sekretny miniboss, a nie jako zwykły przeciwnik. Kto wie. Na pewno. Na pewno tak się przekonam, jak się będę dawał zjadać. Oj. Może po prostu zamiast myśleć i narzekać na takie rzeczy, robię to, co jest najbardziej oczywiste, czyli użyję magii. Po czemu nie? Jeśli trochę poszczęści, to może nawet uda się ją im zestwić. I okej. Okay. I teraz proszę powiedzieć, że była za to jakaś nagroda. Super, po prostu, super. Nie, żebym potrzebował nagrody koniecznie, ale fajnie by było jakąś dostać. I okej. Te runy nadal niech sobie tam leżą, naprawdę nie chcę się po nie iść. I tak. Tutaj coś mamy niedaleko? Most nieprawości. Tego mostu jakoś szybko tutaj się będę mógł dostać. Nie mam pojęcia. Nie, dobra, pojedziemy ze skrzyżowania klasycznie. Tak, patrząc na czas, może będę robił te odcinki krótsze. Jak będę nimi spał nadal, prawdopodobnie, ale teraz zrobię krótsze, więc dojedziemy do tego tunela i tam po prostu już ostatecznie zdecyduję, co z tym zrobię. Bo tak naprawdę to tutaj już 19 minut na liczniku tam wcześniej
zanim przerwałem to nagranie przez to, że nic się nie działo i nic nie mogłem robić i nie miałem pomysłu na siebie. Było 12 coś, więc tak akurat będzie. Na pewno to będzie też dobra decyzja, po tym jak ostatnie odcinki miały prawie godzinny czas. No niestety. Moja wina, że miałem za dużo tak zwanego kopium i myślałem, że ten, że naprawdę uda mi się pokonać moga. Żeby nie było, nadal wierzę, że jest to realne. Ale teraz jestem jakby bardziej realistą. Wiem, że do pokonania go nie wystarczy tylko i wyłącznie to, że jestem wystarczająco wytrzymały. Co to, nie? Potrzebna jest jeszcze jedna rzecz. Broń, która by zadaje jakkolwiek sensowne obrażenie. A tego, jak mówiłem, na tamtym mi brakowało. I muszę zapłacić kamiennymi mieczami. Boma za to, żeby wejść do tego tunelu. Okej. Nadal nie wiem, co to za tunel. Stary tunel Altus. Okej. Ale jak się będzie kryć. Mam nadzieję, że będzie to warte tych dwóch kamiennych mieczy. Bo jednak mogą mi wydać na coś innego. A nie jestem pewien, czy mam jeszcze więcej ich, żeby otworzyć jeszcze parę miejsc, o których mam pojęcia. Nie, no mam 4. Okej, dobra, to jeszcze nas. Okej, nie powinienem dać rada. Dobra. No to tak. Ja tutaj już to kończę. Będę musiał tylko pomyśleć, co robię w następnym epizodzie, poza ewentualnym pójściem w ten tunel. Czemu ewentualnym? W tunel na pewno idę. Ale wiecie, o co chodzi. Po prostu dzięki wam wszystkim. Mam nadzieję, że wam się to podobało i że jesteście w stanie mi przebaczyć to, że jestem takim jełopem, nieogarem, idiotą, jak zwał tak zwał, i nie potrafię wejść do DLC-ka przez jednego głupiego bossa. Oczywiście nadal będę próbował wyłapać jakiegoś kogoś, kto będzie na tyle gotowy, żeby pomóc mi go pokonać i tak dalej. Ale dopóki to się nie uda, to niestety. Niestety. Jeszcze raz, niestety, ale do DLC-ka nie wejdziemy. No dobra, to już naprawdę tyle, więc trzymajcie się i hej, hej.